Szanowni Państwo, nazywam się Łukasz Wieczory, jestem zastępcą dyrektora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi i chciałbym Państwa bardzo serdecznie przywitać na dzisiejszej konferencji naukowej Chłopi Polscy na przestrzeni wieku, stan badań i perspektywy badawcze organizowany właśnie przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz Akademię Finansów i Biznesu w Wistule. Chciałbym powitać pana doktora Pawła Pietrzyka, naczelnego dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Dziękuję uprzejmie za objęcie patronatem dzisiejszego wydarzenia, panie dyrektorze. Chciałbym powitać panią doktor Barbarę Fedyszak-Radzielską, członka Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za przybycie. Pani doktor jest również członkiem Rady Programowej naszego Instytutu. Szanowni Państwo, witam pana profesora doktora habilitowanego Piotra Borowskiego, prorektora Akademii Finansów i Biznesu w Wistule. Witam, witam. Pana profesora doktora habilitowanego Jana Dziębielewskiego, prorektora seniora byłej Akademii Humanistycznej, który pójdzie wraz z małżonką. Pana profesora doktora habilitowanego Mariana Dygo, wiceprzewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Historia Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Panią profesor doktor habilitowaną Annę Pamler, reprezentującą Wydział Dziennikarstwa UW. Panią profesor doktor habilitowaną Katarzynę Smyk, UMCS. Dziękuję za przyjęcie. Pana dyrektora, pana doktora Huberta Weissa, dyrektora Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Pana Wojciecha Przewodniczącego Rady Narodowej Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz panią wicedyrektor Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, panią Annę Wiśniewską. Witam serdecznie, zwłaszcza, że przyjechała pani dyrektor do nas z silnym zespołem, za co również dziękujemy. Chciałbym przywitać wszystkich prelegentów, których gościmy po raz pierwszy, nie ukrywam, w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że przyjęliście zaproszenia do nas i podzieliście się swoim doświadczeniem, wynikami swoich badań przez te dwa dni oraz wszystkich gości, którzy przybyli na dzisiejsze spotkanie. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem, konferencja została objęta patronatem przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz Polskie Towarzystwo Historyczne. Ja ze swojej strony chciałbym serdecznie podziękować w tym miejscu panu profesorowi Radosławowi Lolo, dyrektorowi Instytutu Historii, za to, że pomógł nam zorganizować dzisiejsze wydarzenie. Panie profesorze, serdecznie dziękuję. Tak to bywa. Proszę Państwa,
skąd pomysł na tę konferencję? Przez ostatnie kilka lat pojawiło się wiele publikacji, które traktują temat właśnie polskiej wsi, przemian na polskiej wsi, temat chłopów w nowym ujęciu, który przedstawia w sposób nowatorski. I my się z tego bardzo cieszymy, że ten temat jest popularny, ma swoich odbiorców. Ale zależy nam, by te publikacje, by ta dyskusja toczyła się w oparciu o badania naukowe i o rzetelność pracy. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że bardzo cieszę się, że tak liczne grono historyków badaczy zgodziło się do nas tutaj przyjechać i podzielić się wynikami swoich prac. Oczywiście wszystko to, co dzisiaj i jutro usłyszycie Państwo, zostanie zebrane w postaci publikacji pokonferencyjnej, z którą myślę, że pod koniec roku, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, będziemy mogli wrócić do Państwa. W tym miejscu chciałbym oddać głos panu profesorowi. Szanowni Państwo, również witam serdecznie Państwa wszystkich. Ja, ponieważ to jest bardzo modne teraz, taka maniera jest, chciałbym rozpocząć cytat. Na przykład Eduardusa Margalisa we Florigalia. Plenicus plenicum non decimum. Albo takiego. Plenicus in mese dulce semper rusticus est. Bo kiedyś o chłopach pisała po łacinie. Tych cytatów Państwo między innymi dlatego nie znają w tych pracach. Ale jest już taki cytat. To Państwo znają. Kury gdaczą, świnie kwiczą na ołtarzu, jajca liczą. Mówi się ureja, lub ripostuje się, co jest Boże dokazać dał, a madrze to rozkazano i komuż to ma być dał. Ileś nie naszemu komu jednosługom z jego domu. Albo jeszcze jedno zupełnie inne. Bij chłopa do siódmej skóry. To tak na kanwie przysłowi o świętym Bartłomieju. Ja tylko chcę powiedzieć, proszę Państwa, egzemplifikuję, po co jest ta konferencja. Bo na chłopach można mówić na różne sposoby, zwłaszcza jak się potraktuje wybiórczo literaturę piękną, zwłaszcza jak się potraktuje wybiórczo przysłowie, a jak mówi przysłowie, na wszystko jest przysłowie. No i mamy w efekcie tego wszystkiego taką nową metodę uprawiania historii wsi właśnie w takim kształcie, tylko jak się połączy różne przysłowie, to wychodzi taki galimatias, że trudno to zebrać w całość. Już to nie jest nowość, proszę Państwa. Ja kiedyś o tym pisałem, Jan Stanisław Bystroń, Władysław Smoleński, ale zwłaszcza Bystroń, badał kulturę szlachty mazowieckiej na podstawie wybranych fragmentów pamiętników i przysłów głośliwych o Mazurach. W efekcie tego wszystkiego bardzo poważnej prawdy na temat typów kultury ludowej otrzymał kulturę ludową szlachty mazowieckiej. I do takich absurdów sobie zawsze możemy doprowadzić, jeżeli będziemy się posługiwać. Książek o chłopach, o wsi jest więcej niż wydawała rocznie budowa spółdzielnia wydawnicza w czasach swojej świetności. Tylko, no oczywiście to są bardzo różne książki, ja i oczywiście w żaden sposób nie dyskwalifikuję, należy się cieszyć, że jest ten dyskurs. I chodzi nam teraz, żebyśmy dzisiaj tu stworzyli namiastkę dyskursu naukowego. Namiastkę nie dlatego, że mało znani badacze przyjęli, bo naprawdę mamy zaszczyt gościć tutaj wybitnych znawców problemu swoich dzieci. Ale namiastkę tego, żebyśmy sobie uświadomili,
jak ważny to jest temat oraz tego, jak ważna jest narracja historyków w dyskursie społecznym, jak dzisiaj się to. Po to ja dzisiaj konferencję. Nie, żeby coś znał, ale żeby włączyć głos zawodowych historyków do tego dyskursu. Ja zdaję sobie sprawę jeszcze z takiego faktu, że to jest trochę tak, jak było z Lutrem. Jak Luter ogłaszał broszurę z karykaturą i wydawał jej 2000 po niemiecku, to ona się rozchodziła od razu i docierała do 10 tysięcy ludzi. Odpowiadano mu 600-stronicowym traktatem łacińskim w stylu scholastycznym, gdzie, no, że tak powiem, scholastyka nie miała sobie równych wtedy, jak powiem, jako dyscyplina. Tylko co z tego, kto to czyta. Teraz chodzi też o to, żebyśmy dzisiaj wytworzyli tu rodzaj dyskursu, jakiego próbki już po części mamy w książkach, które już tam, tak, historycy jakby próbując włączyć się do tej dyskusji. Jeżeli choć trochę z tego nam się uda, to ja będę Państwu bardzo wdzięczny, może nie tyle w imieniu swoim, to może w imieniu przede wszystkim Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. I też bardzo serdecznie dziękuję i Pani Dyrektor, i Panu Dyrektorowi, Pani Małgorzacie Jaszczo i wszystkim, którzy współpracowali z nami. Państwo wiedzą, że organizacja konferencji w zespole nie jest łatwa, zwłaszcza na przykład, jak się chce wydobyć oświadczenia. Obiecujemy publikację. Chcemy też, żeby ta publikacja była szersza. Jeżeli Państwo, prelegenci, mają uczniów, którzy mogą coś ciekawego napisać o metodzie, nie o przyczynku, bo przyczynków to mamy dużo, ile przyczynki znikną, jak ten scholastyczny traktat przeciwko druhom ulotnym Luther. Ale coś takiego, że tak powiem, o metodzie, o pewnej bazie źródłowej, to również chętnie do tego forum zapraszamy. Plany są ambitne, bo chcemy, żeby ta książka weszła do szerszego obiegu, żeby trafiła do nauczycieli historii. Zwłaszcza do szkół rolniczych, do uczniów rolniczych. I wszędzie tam, do muzeów, do placówek kultury, archiwów, wszędzie tam, gdzie prowadzi się, które uczestniczą w tej narracji na temat historii wsi. Tak, żeby ona była głosem do dyskusji, ale głosem, miejmy nadzieję, że ważnym, niezbrojnie mówiąc, a przede wszystkim głosem, który nie kończy jak ten traktat scholastyczny napisany przeciwko druhom ulotnym. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję.